Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z mikroekonomii, może i z ekonomii matematycznej, chciałam Wam pokazać, jak można wyznaczyć ilość, jak i cenę równowagi rynkowej, gdy mamy zadaną postać popytu w formie funkcji. I funkcję podaży mamy podaną też w formie takiego prostego równania typu 2100 plus 5p. I jeżeli mamy podać ceny i ilość równowagi, to inaczej mówiąc chodzi o obliczenie faktycznie ceny i ilości, bo to nie jest tak, że można ją podać, ją trzeba po prostu wyliczyć. Taka ilość i cena równowagi to jest pewien punkt, ilość, jak i cena, w której zarówno popyt, jak i podaż mają taką samą wartość co do ilości, a więc ilość, wielkość popytu musi być równa wielkości podaży. Wtedy spełniony jest warunek równowagi rynkowej na określonym rynku danego produktu. Jeżeli popyt jest podany, tak jak tutaj widzimy, przykładowym równaniem, podaż również drugim równaniem jest podana, wiemy, że warunkiem równowagi na dowolnym rynku dobra jest przyrównanie wielkości popytu do wielkości podaży, to wielkość popytu musi być przyrównana do wielkości podaży, a więc w tym momencie to równanie równa się temu, czyli 2240 minus 10p musi się równać 2100 plus 5p. P wiadomo jest to z angielskiego cena. Gdy te 2100 przerzucimy na drugą stronę, będzie 300, a jeżeli te minus 10 przerzucę na drugą stronę tutaj, to będzie 15. Po podzieleniu obustronnie przez to 15 otrzymujemy cenę równowagi równą 20. Będzie to cena równowagi, a pytanie, ile wynosi ilość równowagi. Żeby ustalić, jaka jest ilość równowagi, zadaną cenę już równowagi wystarczy podstawić do wzoru na popyt lub na podaż. W obu przypadkach powinniśmy otrzymać dokładnie to samo. A więc jeżeli ja przykładowo podstawiam do równania popytu i w to miejsce ceny podstawiam wartość równą 20, oznacza, że otrzymujemy wynik równy 2200. Powiemy, że to jest ilość równowagi, a więc możemy powiedzieć, że naszą równowagę rynkową określa cena równowagi rynkowej na poziomie 20 na przykład złotych, a ilość na poziomie 2200 sztuk na przykład, bo jednostka nie zawsze w tych zadaniach jest podana. A więc możemy powiedzieć, że rynek jest zrównoważony przy cenie na przykład 20 zł za sztukę, jeżeli taka była jednostka ceny, i ilości rynkowej na poziomie 2200 sztuk. Jeżeli potrzebujecie omówić swoje zadania, jak najbardziej możecie do mnie pisać na zadania@projekty.małpa.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno Wam pomogę. Jeśli chodzi o inne filmy, to wszystko będę rozszerzała bazę tych wszystkich filmów. One są posegregowane w odpowiednie playlisty tematyczne według przedmiotów, nie tylko z mikroekonomii, czy z ekonomii menedżerskiej, czy matematycznej, z wielu innych, ale ilościowych. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować lub chcecie się dowiedzieć, czy z danego zakresu mogę Wam pomóc, wejdźcie na stronę internetową tutaj podaną zadania-projekty.pl. Co do YouTube'a, to subskrybujcie, komentujcie, zadawajcie pytania pod filmami. Gdy będę miała możliwość, to udzielę odpowiedzi na takie wątpliwości lub pytania. Wszystko jest dla Was. Zapraszam do dalszej nauki i pamiętajcie, że obejrzenie takiego pojedynczego filmu lub rozwiązanie takiego zadania wraz z moim odtwarzaniem, czy odtwarzaniem mojego filmu, nie gwarantuje Wam zaliczenia przedmiotu. Proszę, rozwiązujcie jak najwięcej zadań i to samodzielnie. Pozdrawiam.